Dzień dobry, witam. Chciałem wam życzyć chujowych świąt, chujowego nowego roku i chuj wam w dupę generalnie. A na poważnie, nie obrażając już nikogo. Kurwa, jeżeli cię to obraża, stary, to nie oglądaj tych filmów, to jest żart. It's only fucking joke. Ja nawet nie wiem, kurwa, kto to ogląda, rozumiesz? Wyjaśniliśmy sobie to? Dobrze, bo ostatnio miał ktoś do mnie problem na Discordzie, że jestem wulgarny na filmach i że obrażam ludzi na filmach. Kurwa, to są żarty, ja sobie mówię do siebie, stary. Ja patrzę w lustro i do siebie gadam, sam się wyzywam, pierdolnięty jestem, wiem. No i kurwa, dobrze. Przechodzimy do buildu. A jeszcze mam dla was termowankę, kurwa, pa. QR są na mównicy, a gdzie są kurwa kolędnicy? No, tak świątecznym klimatem, chujowym żartem, dobrze. Znowu się wypierdolił słupek, no nie, bez sensu. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam build pod supporta i od razu zaznaczę, żeby się nie przypierdalał, że to, czy to jest mój build. Nie, to nie jest mój build, ja nie gram z buildami pod supporta, to jest build... Ciężko powiedzieć, kogo to naprawdę, bo można powiedzieć, że Trigo go zaporządkował, ale ten wariant jest bardziej Gudeja. No chuj wie, czy to jest build, tak naprawdę. Ktoś tam stworzył build podobny, później różne wersje powstawały. Ja ci pokażę tom z kilkoma jakimiś tam zamiennikami, zresztą kurwa, jak zawsze. Więc build polega na dwóch talentach. Z kamizelki, z plecaka. Kurwa, jakby odkrywca Ameryki. Nie ma więcej talentów, idioto jebany. Wiemy o tym spokojnie, spokojnie. Ale tutaj jest naprawdę istotne, bo wiecie, w innych buildach to są te talenty przeważnie nie są tak istotne. Tutaj niestety, jak nie masz tego talentu, to ten build się nie nadaje do niczego, kurwa. No, to jest jeszcze jeden zamiennik, ale to jest ze starej mety, sprzed tego talentu, więc... Spokojnie, przejdziemy do tego. W każdym razie, build polega na tym, że gramy na surwialiście. Surwialiście, nie wiem jak się nazywa ta specjalizacja, nieważne. Tym chujem Daryl Dixon z kuszą, wiesz o co chodzi. I używamy granatu za specjalizację, nie żadnego innego, kurwa, ma być ten granat, nie wkurwiaj mnie. I build polega na tym, że co w ogóle wam daje surwalista? Po pierwsze, tam macie większe leczenie, to jest nieistotne dla was. Tutaj jest istotne tylko i wyłącznie dwie rzeczy są tu istotne. Pierwsze, wasz medkit działa też na drużynę. Tam w zasięgu 20 metrów muszą być od was. Uprzedzam też, że jeżeli są czasami jakieś ściany czy pomieszczenie, które was oddziela, no to medkit może go nie złapać. No niestety, ta gra to jest na tyle zjebana. Ale 20 metrów, pamiętaj. W momencie, jak wymieniasz medkita, leczysz, dajesz mu koledze też medkita, a mając talent z kamizelki, ty go leczysz w chuj. Premie zapewniane przez specjalistyczne wzmocnienia pancerza wzrastają o 100%. Stary, 100% ten... No, on ma takie leczenie, że naprawdę trudno jest się przebić przez tego medkita. W sensie da się to zrobić, jak wszystko ktoś przeciwnik zdepesuje twojego kolegę w głowę full magazynkiem, no to go zabije na tym medkicie. No to kurwa, nawet z healerem. To już dobra, z healerem to może... Nieważne. Ale daje generalnie... Zajebiście cię leczy ten build. W sensie ciebie. Ciebie też, ale twoją drużynę głównie, bo to jest support. Wspierający drużynę, kurwa. No. Więc tak, leczysz sobie drużynę, tak? Zajebiście. Wyleczyłeś się, kurwa, jesteś niesamowity, stary. Jak ty to zrobiłeś? Wszyscy w szoku. Kurwa, cheater. Nie cheater, tylko masz talent na klacie, skurwysynu. Masz myśleć, co robisz. Leczysz go tym medkitem. I chłop szczęśliwy. Kurwa, wyleczyło mnie za darmo. Ja pierdolę. Nie mam medyka, nie mam healera w teamie, a kurwa dostaje leczenie, stary. 200 IQ. I na tym polega ten build, jest to wymieniasz, po prostu dodajesz się obić, jakoś tam delikatnie i puszczasz medkita. Generalnie tych medkitów będziecie mieli w chuj, oczywiście to jest RNG, więc może być sytuacja, w której masz 4 medkity i będziesz miał tylko 4 medkity, bo ci każdy 25% na to, że się spali, no i się każdy spali, nie? Ale raczej tych medkitów będziesz miał w chuj, 75% szansy na to, że wzmocnienie nie zostanie zużyte, stary, to jest w chuj. To jest w chuj. Dlatego musi być nazwana klata Bellstone. Jeżeli to jest zwykła, to jest 50%, więc tam wtedy to jest chujowe. Tutaj jest fajne, tam musi być nazwana klata Bellstone. Jeżeli chcesz grać bez tej klaty, to kurwa nie rób tego buildu, bo to się nie nadaje wtedy. To ci zaraz pokażę, co możesz zrobić. Ale zaczniemy sobie, kurwa, nie od tego, od broni. Gram Skorpiona i okej, teraz wziąłem go na próbę. Ta broń nakłada nam statusy. Tak, to jest taki support, że masz statusy nakładać. No nie jest, to umówmy się,
Nie jest to przyjemne dla przeciwnika, ale Skorpiona wziąłem tylko wyłącznie po to, żeby go stestować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli nie chcesz grać Skorpiona, nie wiem, bo go nie masz, bo ci nie odpowiada, bo jest wolny, bo ja sam może pogram, tym się okaże, że się nie nadaje ta broń do niczego. To grasz sobie generalnie zarazę, Pestilensa, tak? To jest zamiennik z egzotyków, jakby to sobie grasz. Na drugiej broni, generalnie jako, że nie masz obrażeń, to cię mało interesuje druga broń, ale ja sobie wziąłem nazwanego rifla z lepszym tym talentem. Wtedy po prostu on sprawia, że jak trafisz heada, to masz tam buffa do obrażeń i czasu trwania statusu 50%, nie? Czyli dużo. I tylko po to, ale umówmy się, jak często będziesz z tego strzelać? No bardzo rzadko, raczej jesteś ciągle na blisko, biegasz, skupiasz się na skillach i ten, więc no, ale to jest taki dodatek, nie? Możesz sobie wziąć coś innego, co? Nie wiem, cokolwiek, obrażeń tak nie wiesz miał, więc bez znaczenia tak naprawdę. Możesz sobie, kurwa, cokolwiek wziąć, Famasa na przykład, nie wiem. I pistolet nazwany kadr ze skill powerem większy, no bo po prostu głównie tak biegasz właśnie z tym pistoletem, jesteś na dystans i gdzieś tam trzymasz pistolet w ręce, puszczasz hajwa, nie? Potem na strzelby się przełączasz. Masz po prostu dodatkowy skill tier, więc ten hajw będzie był chyba więcej obrażeń, bo tam wiecie, no skill power podbija. Wiecie, o co chodzi, kurwa. Ja się nie znam na skill powerze, ja wiem jak zabijać, kurwa, nie tam jakieś ogórkowe, żółte buildy. Dobra. Co dalej? Broń przejrzałem, wspaniale. Maska. W tym buildzie gram na trzy części Golana. Ewentualnie możesz grać dwie części Golana, bo dwie części są must have, bo ten regenerację pancerza musisz mieć. I jeżeli ci się nie chce, nie chcesz grać trzeciej części Golana, bo na przykład nie masz, a masz gile, to możesz mieć dwie części Golana i na przykład trzeci item jako gile. Ja gram po trzy części Golana. Regen wiadomo, armor wiadomo, no i status efektu, bo też żeby to dłużej trwało. Czy foam, czy mam akurat hive'a buildującego. Nie do końca jestem pewny tego skilli, przejdę później spokojnie. I jakby mod gram pod odporność na unieruchomienie. Jeden pod to, jeden pod podpalenie i jeden pod odporność na to EMP, tak? Dlaczego tak? Bo na tym bidzie mam tutaj wszędzie hazard, mam z Jali też hazard, ale w dalszym ciągu to jest trochę za mało, żeby to się nie działo. No, z modami powinno być zajebiście, więc polecam mody pod to, na pewno pod unieruchomienie i pod EMP. A trzeci to nie wiem, możesz mieć właśnie pod podpalenie, pod wchłanianie jakieś, czy oślepienie, nie wiem. Raczej bym polecał pod podpalenie mieć właśnie tego moda. Kamizelki, nie mam kamizelki perf. Perf kamizelka byłaby właśnie tak samo jak tam, jak maska, czyli wiadomo, armor, hazard protection i armor regen, tak? Regeneracja na pancerze. To byłoby idealne, nie mam takiej kamizelki, mam z headami. Też jest najgorzej, jakby gorzej by było, jakbym tu nie miał hazardu, tylko miał właśnie regena i heady. To byłby problem, ale na szczęście mam hazard, mogłem sobie wrolować, więc nie jest tak źle. Jakby itemy wszystkie wyglądają tak samo. Wszędzie armor, regeneracja pancerza i ochrona przed zagrożeniami, tak? Wszystkie itemy wyglądają w ten sposób, ale przelecę. Nazwane nakładniki Murakami muszą być i też właśnie, żeby trafić je z hazardem, były do kupienia, więc powinniście je mieć. A jak nie, to miłego farmienia. Uprzedzam, że lecą strasznie chujowo, więc kurwa, baw się dobrze. Więc jakby tak, muszą być. Jedna część Jala też musi być. Znaczy, słuchaj, jeżeli nie masz na przykład tych Murakami, a chciałbyś grać tym buildem, to będzie możliwe, tak? Spokojnie, stary, możesz sobie wziąć wtedy właśnie, jak masz wszystko tak jak ja, tutaj, nie? W sensie, że trzy części Golana, jedna Jali, jeden Bellstone i Murakami tych nie masz, nie paców, tylko masz, nie wiem, ten, to weź sobie gile. Wtedy będziesz miał 2 miliony armora. 2 miliony chyba, tak? Nie wiem, czekaj. 2 miliony armora będziesz miał i też będzie spoko, tylko będziesz miał mniejszy regen, ale no da się tak to obejść, nie? Spoko, nie ma problemu. I plecak z galwanizacją, bo jakby czemu nie? A na poważnie, słuchajcie, no macie piankę, tak? Właśnie ja gram pianę i nie jestem fanem foama, ale no pod ten build to jest niestety troszkę foam must have pod galwanizację. Tu uważam, że właśnie jest must have, no bo jednak odpalacie tę galwanizację, tak? Więc jakby, no dlatego jest must have. Sam nie jestem zwolennikiem foama, ja tak prawdopodobnie na tym buildzie nie będę grać, bo ja gram DPS-ami raczej, nie wiem, Viking na przykład napierdala dużo supportami, tak? Ja raczej wolę tym, chociaż pewnie też coś tam się pobawię, no ale mówię, ja jestem raczej zwolennikiem, kurwa, buildów pod DPS-a i robienie po prostu obrażeń, a nie bycie supportem, ale
ale mam, kurwa. Bo każdy szanujący się gracz w PvP powinien mieć wszystkie, albo przynajmniej większość buildów na Dark Zone, bo nie, trafisz na drużynę, w której nie będziesz miał, nikt nie będzie miał supporta. No i co? A przeciwnik ma supporta i przez to przegrywacie, bo nie miałem supporta, a wy nie. I co? I gówno, kurwa. A tak to ja ubiorę i będzie też sam. No. Przechodząc teraz do zamienników, słuchajcie. Zamienników jest... Na klacie jest jeden. Ale od razu uprzedzam, że to będzie wtedy całkowicie inny build, ale też to będzie support. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Jeszcze skille. Dokończę już całkowicie. Jakby pianka, wyrzutnia chemiczna piana. I ja akurat tam hajwa rządu, ale możecie grać na przykład, bo będzie to lepsze ogólnie, wydaje mi się, po prostu ten ładunek pod podpalenie wybuchający impi, no teoretycznie też mogą być trapy na przykład te, to są porażające, tak, te z kurwa piorunami, błyskawica, kurwa, nie wiem, Usain Bolt, nieważne, to też może być, czy coś jeszcze, no tak w sumie szczerze to tylko coś, tylko te skille bym polecał, na pewno pianka jest must have. Pod galwanizację i ten, dobra. Jeżeli chodzi o zamienniki tego buildu, to tak, na plecach, zawsze nie mamy plecaka, bo tutaj akurat nie będzie problemu z tym, jeżeli chcesz, nie chcesz mieć galwanizacji, chcesz, bo galwanizacja sprawia, że twoja drużyna ma większą przeżywalność, dajesz im buffy do armora, jak łapiesz status przeciwników. Te konkretne cztery, które tu widzicie. Więc to jest pod drużynę zajebiste, ale jeżeli wasza drużyna, nie wiem, wystarczy to co jest, czy nie masz takiego plecaka z galwanizacją, czy chcesz mieć ty większą przeżywalność, czy coś, nie wiem, no to plecak z Adrenalin Rush, po prostu ten talent, skok adrenalin, tak? Też może być ten talent, więc to albo galwanizacja. Nie ma problemu, tutaj naprawdę nie ma problemu, to... I wtedy jak masz właśnie galwanizację, to nie musisz grać tej pianki, aczkolwiek ją polecam, bo no... Pod drużynę jest to zajebiste do supporta, tak, no, tak naprawdę to najlepszy skill pod supporta, kurwa. Serio. Więc tak, więc polecam grawizację, ale aczkolwiek mówię, jeżeli, nie wiem, czy chcesz pograć solo tym buildem, też teoretycznie można, chociaż raczej nie polecał, ale można, no to wtedy adrenalin rush, tak? Też może być. Jeżeli chodzi o klatę, tutaj, no tak jak powiedziałem na początku filmu, ten talent, jeżeli go zmienisz, to ten build całkowicie działa w całkowicie inny sposób. Ale dalej buildem pod supporta, nie zmieniając innych itemów, możesz wtedy wziąć sobie, nie wiem, czy mam tą kamizelkę przy sobie, zaraz sprawdzimy. Mam. O, swoją drogą dzisiaj wydropiona. Nie najgorsza. Ja bym chciał zrobić pod hazard i odporność na wybuchy. To możesz grać też właśnie klatę zwiadowcę z tym. I też to będzie wersja supportowa, jeżeli właśnie grasz z tym, z galwanizacją, czy też z Adrenaline Rush. Też to będzie support. Tylko, że tutaj będzie ten support działać po prostu gorzej, bo tam wymieniasz medkity praktycznie cały czas, możesz je wymieniać, a tutaj masz cooldowny na, ten talent, więc jakby będziesz buffować drużynę do armora, ale masz na to cooldown. No, 25 sekund, więc dosyć dużo. 25 sekund twój talent z kamizelki, nie jesteś w stanie zrobić nic. Aczkolwiek też możesz zrobić wariant pod to, myśmy grali to przed patchem, to działało, teraz też wydaje mi się, że mogłoby to działać, ale po prostu grając tamtym, bo tamto jest lepsze i to jakby nie ma w ogóle dyskusji, ale też to jest do rozważenia, nie? Czy coś tu mogę jeszcze, nie wiem, polecić, czy coś? Słuchajcie, jeżeli chodzi o atrybuty, nie wiem, chcesz mieć mniej regena, czy mniej hazardu, nie polecam, ale jeżeli chcesz i zastanawiasz się, co wziąć, co będzie bardziej użyteczne, to status effect, tak? Tylko i wyłącznie to wam bardziej, bo będą po prostu dłużej status efekty trwały, nie? Więc no to możesz to rozważyć, aczkolwiek ja polecam granie właśnie z regenem i z hazardem, bo macie przeżywalność dużo większą dzięki temu, a status efekty tak naprawdę, moim zdaniem naprawdę niewiele wam to zmienia, jeżeli chodzi o czas trwania tych skilli, to naprawdę nie są jakieś kolosalne różnice, poza tym piana, którą macie teraz na osobę bez hazardu, tak trzyma dosyć wystarczająco długo, żeby wasza drużyna go zabiła. Tak? Poza tym to ma być pod galwanizację. Dlatego uważam, że lepiej jest grać tak, bo macie być supportem, który przeżyje, a bez regena, czy też mniejszym hazardem, no to będziecie ginąć szybciej. Tak? Czy nie? No tak. Więc to, jeżeli chodzi o zamienniki, nie ma zamienników dla... Znaczy, jeżeli grasz z zwiadowcą, no to wtedy polecałbym brać sobie specjalizację technika.
większy masz skill power. A, no i oczywiście, że grasz zetowcą, to musisz mieć dużą tarczę. Nie tą małą, tą dużą i wtedy możesz sobie grać. No to pistolet może zostać, nie? Jakby nie ma problemu. Ale dużą tarczę, żeby po prostu odpalać i ten. Więc tak możesz tak w taki sposób też sobie grać. Nie ma problemu, nie? Aha, dobrze, jeszcze ten, już bym zapomniał. Tutaj jest nieistotne, bo wy nie macie obrażeń w tym buildzie. Was interesuje regeneracja pancerza. Gdyby nie to, że mam na klacie, po prostu nie mam tego regena, to miałbym 80, tam nie wiem, 1000, coś takiego. Więc byłoby po prostu super. No ale nie mam takiej klaty, więc mam tyle. Też jest ok, spoko, nie ma problemu. 70k, jak będziesz miał regenerację pancerza, to już jest zajebiście na tym buildzie. Hazard Protection 78,5, bo brakuje mi 1,5%. No w tych itemach możesz mieć 80% maksymalnie, plus modyfikacje na itemach, to możesz mieć troszkę więcej. Więc ja mam tak, jak widzicie, taki regen wygląda. Podpalenie 88,3, tak samo zakłócenie 88,4. I unieruchomienie też. Fombas nie powinien w ogóle łapać, z tymi nie do końca jestem pewny, no ale mówię, efekty wam praktycznie nic nie robią. Jedyne co wam robią skille, to jedyne skille, które wam cokolwiek robią, to są mortary i inne gówna podwybuchy. Powiem ci tak, możesz sobie rozważyć, ale to jest już pojebana opcja i będziesz papierowy strach. Jeżeli trafisz na przeciwników, którzy mają wszystkie skill buildy, mortary i tak dalej, to możesz sobie zrobić drugi wariant tego buildu z hazardem i z odpornością na wybuchy. I wtedy ci nie zrobią nic, i cię nie zabiją, stary, kurwa, nie ma szans. Ale mówię, polecam to, co tutaj widzicie w takim wariancie, jaki tu widzicie, po prostu to jest najlepsze, nie? No z wyjątkiem tego Skorpiona. Tutaj mówię, to Pestilensa możesz grać, ja to będę tylko testować. Będę testować, zobaczymy, jak się sprawdzi ten Skorpion. No, dosyć wolno strzela, więc to mnie martwi, że może po prostu to mi skomplikować trochę życie. I druga sprawa, też nie do końca wiem, czy będę miał czas używać tego Skorpiona, bo jakby ja będę dużo czasu, to ja będę po prostu musiał, wiesz, dostać obrażenia i używać medkita zaraz, nie? Zmienić, stanąć tak, żeby mnie nie mogli bić i push the medkit, kurwa, nie? Albo sam używać foama, czy właśnie puszczać jakiegoś tam drugiego skilla, więc mogę po prostu nie mieć czasu na używanie tego, nie? Bo z Pestilensem jest taki plus, że możesz stać sobie na dystans i z daleka obijać, nie? A ty możesz tylko z bliska. Możesz sobie z tego rifla postrzelać i chuja zrobić, nie? Podbić się. No mówię, to jest... Więc jakby przemyśl to, ale to zawsze możesz po prostu broń sobie mieć jedną i drugą w ekwipunku i po prostu przełączać się między nimi. W zależności od tego, czy będziesz w close combatie, czy będziesz na troszkę dalszej odległości, nie? Czy coś pominąłem? Nie wiem, ale jeżeli tak, to daj mi znać, kurwa, na Discordzie, na PW, na Uplayu, na PW, chociaż tam raczej nie akceptuję zaproszeń od nieznajomych, ale na Discordzie nie ma problemu. Albo po prostu w komentarzu pod filmem, wariacie, napisz mi, jak ci coś nie wiesz. Nie wiesz, o co chodzi, czy coś źle powiedziałem, nie dopowiedziałem, to napisz, bo może się gdzieś pierdolnąłem, nie wiem. Ja nie robię sobie, kurwa, scenariusza do filmu, tylko po prostu mówię to z pamięci. Więc najprawdopodobniej przynajmniej gdzieś raz się pierdolnąłem w jakieś tam kwestie, bo z czegoś nie dopowiedziałem i jest takie. Więc jak coś, to pysz, kurwa. No i wylewem na koniec, czy żegnamy. Dzięki, na razie, cześć.